A nie, a tutaj kiedyś mnie zaatakował łabądź. Łabądź. Tam być ileś. I. A tutaj właśnie pracowałem. Tu prowadziłem kawiarenkę. Oczywiście z wyszynkiem. Z wyszynkiem. Tutaj była buda dla psa, a pies był tak wytrenowany, że jak właściciel łowił ryby, to surowe ryby jadł. A tu jest ten słynny ośrodek Bielawka, który prowadziliśmy w latach chyba 90. 90. Nie pamiętam dokładnie, ale byłem po pierwszym rozwodzie chyba. O, nasz parking. Takie cuda. I teraz słuchajcie, po 40 latach tu wracam. Tam była nasza stołówka. A ja mieszkałem w jednym z tych okien, chyba na pierwszym piętrze albo na drugim. Tych po prawej. Albo po lewej, nie wiem. Nie pamiętam. A po prawej pierwsze dwa to była kawiarnia. Albo u góry, nie pamiętam. No i z tego żyjemy tylko ja, Edyta i chyba Robert Długi. Resztę wszyscy łącznie z właścicielami w piachu i z całą ochroną, którą tu zatrudnialiśmy. Chłopaki młodsi ode mnie po 10-15 lat już nie żyją. Jak to wygląda teraz? A żeglownia, to mogłem rowery wypożyczać, kajaki. A teraz widać taki ośrodek spa, leżaki. Leżaki też były chyba wtedy też. Plaża zrobiona, tu plaży nie było. I tak to można, słuchajcie, z funduszów czasów przerowniczych zrobione na nowoczesne. A tędy pływaliśmy sobie na kajakach do Rucianego.